poprzez rejestrację znaku o tym brzmieniu. Polskiego. Weszło do języka polskiego. W niniejszej sprawie sędziowie sięgnęli po naszą własność na łapówki mafii i budują pod swoim nadzorem uporczywie gangi. W dalszej zaś części pisma skarżąca dodała, że sąd rażąco naruszył prawo i przerabiał i podrabiał daty wpływu skargi. Sentencja. Postanowieniem z 10 września 2010 roku sąd wymierzył skarżącej D.W. karę porządkową grzywny w wysokości 500 zł za obniżanie sądowi. Pod groźbą utraty życia lub obozu koncentracyjnego, mając lat 14, zmuszona została do ciężkiej pracy. Skarżąca wskazała, że w ten sposób pozbawiano ją możliwości nauki w szkole, gdyż codziennie wiele godzin pracowała ponad siły u wrogiego niemieckiego pracodawcy. Organ uznał, że skarżąca w okresie okupacji wykonywała pracę, która nie przybrała szczególnie dotkliwej formy. Przestępstwa stronniczości i szantażu wobec skarżącego przez dyrektora BPS. Nieuwzględnienie w przepisach ZTN darmowych przejazdów dla zasłużonych krwiodawców pierwszego stopnia w tramwajach wodnych. Oraz przyznanie skarżącemu lokalu socjalnego niespełniającego wymogów, jakie taki lokal winien spełnić. Opłat podatkowych. Ponadto strona użyła szeregu obraźliwych słów, takich jak bezkarni i nieusuwalni zbrodniarze sądowi z rasy wyższej, palant rasowy, ortodoksyjny fanatyk, dureń rasista, mający gierozumu, ale specjalne papiery prawnika.